Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj czyszczenie cytrynka, dzień drugi. Będziemy szlifować podłogę, bo zasypiona była na maksa. Znaleźliśmy cztery dziury, takie dosyć niezłe, jedna wielkości główki kapusty. No i cóż, no i trzeba go jeszcze doczyścić, bo beton, bo śmieci, bo syf, bo rdza i tak dalej. Niestety podłoga, część podłogi w strasznym stanie, część w nie bardzo dobrym. No tak to jest z takimi samochodzikami. Zobaczymy, jak to dalej będzie szło. Zaczynamy etap czyszczenia podłogi z rdzy, która jest nieźle zardzewiała. Mnóstwo dziur, szlifierka, rdza i jedziemy. Dziur. Zobaczymy. Cześć. Dzisiaj kolejny dzień czyszczenia busa. Będziemy go szorować, rdzę zdejmować. No i zobaczymy, jak to dzisiaj wszystko pójdzie. Najgorsze pomału idzie za nami. Myślę, że dzisiaj to skończymy. Przynajmniej tą najgorszą. A teraz salwa śmiechu. Ale jest. Jest moc. Jest moc. Z marketingu do lakiernictwa. W 20 sekund i z powrotem. Dziury i rdza. Widać trawę. Jedna dziura. Druga dziura, trzecia dziura. I tam trzecia, na wylot. Reszta to duperela. To wielkości dobrze, jajka. Dobrze, że jest żółty. Ser szwajcarski pasuje. Tam. Tak. Na filmach zawsze lepiej wygląda. Kupujemy busa, 20 lat, nówka sztuka. Czyściutki. Chyba dlaczego ten nie? Efekt na razie dzisiaj tak. Rdza. Nie tak bardzo. Brudne ściany. Tutaj już sobie troszkę rdzy zdjąłem. Ciurka. 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 O, tutaj na boku była pata, mata szklana, zdjęte. Trzeba to teraz doczyścić. Wszystko wyczyścić, wyszlifować, wyczyścić i wyszlifować. I jeszcze raz wyczyścić, zabezpieczyć i możemy jechać już dalej. No to co? Tak to będzie wyglądało. Plan jest taki. Czyścimy, zabezpieczamy przed rdzą, zawozimy do blacharza, odbieramy od blacharza, malujemy, jedziemy z podłogą, z ociepleniem. Jak zrobimy całe ocieplenie, jedziemy z elektroniką. Albo wcześniej, nie pamiętam już w tej chwili bardzo dokładnie. Albo wcześniej elektryka, a potem ocieplenie, to jeszcze sobie zobaczę dokładnie. No a potem kolejne elementy. Czekaj. Syfu jest tyle, że w zęby wchodzi. Tak? A maseczka nie lepiej? Albo to, albo to. A to taka z dziurką tu? No i tak leci. No bym musiała tą z tymi, tymi. Jak uważasz? Ja uważam, że na wdychanie nie oddycham, ale ja bym otworzył tam i pchał no, to w tamto. Ale prosto na chłopaków, przecież ale obrócić tego busa. Nie mam za bardzo jak go obracać. Na razie sobie zrobię tak,
Zobaczymy. No dobra, okej. No więc po dwóch dniach czyszczenia wstępnie wygląda to tak. Jeszcze pozdejmowane są taśmy, pozdejmowane są wszystkie kleje, wyczyszczone jest blacha. Teraz będzie trzeba go przedmuchać, wydmuchać, wyczyścić jeszcze z zakamarków. Także no, dalszy etap to już blacharka. I kolejny etap, czyszczenie tej rdzy drobnej, która tutaj została. I w momencie, kiedy będzie to wyczyszczone, na to pójdzie wszystko zabezpieczenie. Potem kolejne warstwy środków ochronnych. W tej chwili nie pamiętam, co to za rzeczy są, ale mam je spisane. Tutaj jeszcze widać brudek. Będzie to wszystko dokładnie wymyte, wyczyszczone, zabezpieczone. Myślę, że jak na takie wstępne czyszczenie, no to zaczyna to już jakoś wyglądać przynajmniej sensownie, tak, że coś będzie z tego można zrobić. Zdjęliśmy podsufitkę w kabinie kierowcy i pasażera. Wygląda to w ten sposób. To widać, że było troszkę coś szpachlowane albo łatane. Jeszcze nie wiem, no ale i tak wygląda to w miarę nieźle. Bałem się, że tutaj będzie duża ilość rdzy czy jakiegoś innego syfa, a tymczasem wygląda to całkiem nieźle. Trzeci etap busa zostaje zakończony. Pierwszym etapem był oczywiście zakup, drugim etapem była mechanika. Mechanika została zrobiona, teraz trzecim etapem było wyczyszczenie całego wnętrza busa aż do blachy, nitro, szlifowanie i tak dalej. Także mamy teraz gotowego busa czyściutkiego w środku, który idzie do blacharza, aby załatać 3 czy 4 dziury, które znaleźliśmy w podwoziu. W momencie, kiedy to zostanie załatane, wraca do nas, szlifujemy dalej rdzę, czyścimy, zabezpieczamy antykorozyjnie i zaczynamy robić podłogę i całe obicie i zaczynają się te elementy już takie wizualne, które będą dużo ciekawsze. Cześć i czołem. Kolejny dzień robienia busa i sprintera. Przerabiamy go na kampera, więc to co na razie robimy, to czyścimy go z rdzy, czyścimy go z różnych starych powłok farby. W środku było mnóstwo do zrobienia, w związku z tym zabawa się przeciąga. Historia też była dosyć ciekawa i ponura zarazem, bo kupiliśmy go w listopadzie, zaczęliśmy go robić, zrobiliśmy całe wnętrze. Stop. Zrobiliśmy cały silnik, wszystko to, co mechanicy stwierdzili, że jest do zrobienia, zrobiliśmy. No i zaczęliśmy go robić od strony użytkowej. Zdjęliśmy wszystkie panele, takie stare, które były, i okazało się, że w podłodze jest kilka drobnych dziur, które trzeba było załatać, niektóre mniejsze, niektóre większe. No i tak zaczęliśmy to pomału robić, czyścić, szlifować i tak dalej. Mnóstwo rdzy było na podłodze. No, nie przewidywaliśmy takiej aż tak dużej zabawy, okazało się. W związku z tym stwierdziliśmy, że trzeba to oddać do blacharza. Oddaliśmy to do takiego domorosłego, który połatał nam dziury. No i jak się okazało, zamiast wyczyścić, to położył bezpośrednio preparat taki na rdze, który po 2 miesiącach okazało się, że wychodzą z niego rdza, bąbelki się porobiły i tak dalej. W związku z tym trzeba było zdjąć ten preparat, na co poszło 10 litrów nitro. Zajęło to ze 2 dni ściągania tego preparatu i jesteśmy w tej chwili w punkcie wyjścia, czyli czyścimy z powrotem mechanicznie rdzę, która zdążyła zrobić się pod tym preparatem. W tej chwili już mamy wyczyszczone w 90% całego busa z rdzy. Zostały różne drobne ogniska rdzy, no ale tego nie wszystko da się tak zdjąć, więc no trudno, no nie będzie to najlepiej zrobiony blacharski bus. Zrobiliśmy tyle, co uda się nam zrobić tutaj.
No też jest to Mercedes, jak wiadomo, one potrafią korodować, więc nawet jeżeli gdzieś tam wyczyścimy, no to za pół roku czy za rok wyjdzie gdzie indziej trudno. Będziemy się wtedy martwić, co z nim zrobić. W tej chwili jest jak jest. Pozostało jeszcze go dzisiaj ostatnie elementy drobne, takie do czyszczenia. No i będziemy go powietrzem sprężonym odpylać, a potem będziemy go myć preparatami do usuwania odtłuszczania powierzchni ocynkowych. To takie specjalne preparaty. Emulsol do tego. No i jeżeli go już odpuścimy, no tu były dwie koncepcje, które się spierały. Albo robić go tak, jak zalecają teoretycznie wszyscy blacharze, ale po rozmowach z wieloma blacharzami to ja już nie chcę z nimi rozmawiać. Co jeden to ma inną teorię, inne środki. Albo drugi motyw to zaufać producentom farb. I tu z kolei chcemy się zdać, zobaczymy, testy drobne porobimy na takiego holenderskiego producenta farb do mostów, jachtów i tym podobnych rzeczy, który ma w swojej ofercie preparaty, które kładzie się bezpośrednio na, bez podkładów, bezpośrednio na rdze. Farby te zawierają środki zapobiegawcze przeciw rdzy, coś takiego. Z tego co rozumiem, a jednocześnie są bardzo rozciągliwe, co tutaj w samochodzie jest dla nas istotne, ponieważ on będzie cały pracował, w związku z tym ta farba powinna się trzymać. No, mają ponad 10 lat gwarancji, więc na tą powłokę, więc zobaczymy. Co się będzie robiło pod spodem, no trudno. A więc tak, zaczynajmy. Taki jest plan. No tak jak mówiłem, zdejmowaliśmy powłokę, tam gdzie udało się zdjąć, zdejmowaliśmy, sporo tego było, ale w tej chwili wygląda to w ten sposób, no zostały takie drobne wyżery po rdzy, no ale tego się już usunąć nie da, to trzeba byłoby pewnie przeszlifować na wylot, w związku z tym będziemy na to kłaść bezpośrednio tą farbę, zobaczymy. Po 2-3 latach co z tego będzie, a może i po pół roku, a może i po 10, nic nie będzie. Jeszcze wcześniej przeprowadzimy testy. No i tyle. No co robiliśmy, to właśnie przeczyszczenie wszystkich łączeń, bo trochę ciekły i te łączenia będziemy oczyszczać i te łączenia będziemy zabezpieczać specjalną taką farbą gęstą, która ma wejść i jednocześnie uszczelnić. Koniec? Powiedz, czy to koniec. Koniec. Koniec tego szlifowania i czyszczenia. A nie, no czyszczenia to jeszcze nam zostało. Szlifowania potężnymi rzeczami. Koniec. Finito. Finito. Historia jest taka, że przecieka dach. Ruch. Daj farbę ci nałożę. Nie w tą stronę dobra, właśnie! Dobra, maluj jak umiesz, Kasia poprawisz przecież, matka łaska.